Gramy dla trzeciej ligi to hasło balu charytatywnego, który odbył się w Izbicy Kujawskiej. Impreza, która wróciła do kalendarza po wielu latach przerwy, zakończyła się sukcesem. Uważam, że poza tym wymiarem takim rozrywkowym, bardzo ważnym elementem, był również cel, na jaki zostały przeznaczone środki, które uzyskaliśmy z tej imprezy. A bal się odbywał pod hasłem Gramy dla trzeciej ligi, a jeżeli trzecia liga, to tylko miejsko-gminny klub sportowy Kujawianka, bo w sezonie 2015-2016 nasz klub uczestniczy w rozgrywkach trzeciej ligi i postanowiliśmy wspólnie z organizatorami, że zysk z tej imprezy zostanie przekazany na potrzeby naszego klubu sportowego. Hojność darczyńców pozwoli na przekazanie klubowi Kujawianka sporej kwoty, co cieszy zarówno zarząd klubu, jak i samych organizatorów, a byli nimi burmistrz miasta i gminy Izbica Kujawska, przewodnicząca i Rada Miejska w Izbicy, dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Ochotnicza Straż Pożarna. Podczas balu dzięki konkursom i licytacjom udało się zebrać 5,5 tysiąca złotych. Cała suma została już przekazana prezesowi klubu Kujawianka. Jestem bardzo mile zaskoczony, że tyle ludzi jest skłonnych poprzeć działania Kujawianki poprzez uczestnictwo w takim balu i przekazanie tych swoich środków, które tam zlicytowali. Potrzeby są bardzo duże, mamy około 100 dzieciaków drużyn młodzieżowych. Trzeba je ubrać, trzeba zapewnić im środki transportu i to na to chyba przeznaczymy te pieniążki. Organizatorzy zachęceni sukcesem tegorocznej imprezy zapowiadają, że to nie ostatnia tego typu inicjatywa. Mam nadzieję, że wznowimy bale charytatywne. Zawsze jest jakaś potrzeba i zawsze ustaliśmy, że w ostatnią sobotę stycznia, żeby tak już się przyjęło, bo każdy ma swoje plany, żeby społeczeństwo nasze, tutaj przedstawiciele naszego społeczeństwa, goście tutaj od nas rezerwowali sobie termin na naszą zabawę charytatywną. Znamy już nazwiska pierwszych gości przyszłorocznego balu, ponieważ nagrodą w jednym z przeprowadzonych w trakcie imprezy konkursów było właśnie zaproszenie na tę imprezę. Burmistrz Marek Dorabiała już niebawem wręczy je zwycięskiej parze. Dom Pomocy Społecznej w Kowalu od 19 lat zapewnia stałą opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym oraz codzienną osobom niepełnosprawnym. Pod serduszkiem w Kowalu nikt się nie nudzi, panuje tu iście rodzinna atmosfera, co podkreślają jego mieszkańcy. Jest bardzo miły personel i w ogóle czujemy się tak jak w rodzinie. Bardzo dobrze jest tutaj, bo mamy dobre jedzenie i tutaj mamy ćwiczenia zawsze i na dół idziemy do piwnicy na rehabilitację. Byłem w zakładzie takim leśniczym w Wreczu Wielkim, tam była kicha, tutaj to jest bardzo dobrze tutaj. Tu już jestem piąty rok i bardzo mi się podoba tutaj. Mieszkańcy domu objęci są codzienną opieką medyczną, uczestniczą w różnego rodzaju warsztatach terapeutycznych oraz imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie placówki. W Domu Pomocy Społecznej w Kowalu może przebywać 66 mieszkańców. W tej chwili są jeszcze wolne miejsca. Czy dochodcza wróci posterunek policji? Władze gminy prowadzą w tej sprawie rozmowy z komendantem miejskim policji, mając nadzieję, że ich skutkiem będzie zmiana, na której zależy mieszkańcom gminy. Pod petycją w sprawie przywrócenia posterunku podpisało się 2000 osób. Za przywrócenie posterunku przemawiają wprost liczby. Gmina Chodecz, w gminie Chodecz zameldowanych jest na pobyt stały i czasowy ponad 6300 osób. Natomiast 6500 osób dodatkowo jest zarejestrowanych na pobyt sezonowy. Na terenie gminy Chodecz mamy 5 jezior, nad którymi zlokalizowanych jest 2,5 tysiąca budynków letniskowych. Także podejrzewam, że w sezonie, tak szacuję, że w sezonie letnim liczba mieszkańców, którzy przebywają na naszej gminie łącznie z naszymi mieszkańcami, to będzie, szacuje się, między 13 a 15 tysięcy osób. Także te liczby przemawiają same za siebie, żeby ten posterunek został przywrócony. Burmistrz podkreśla, że odległość między komisariatem w Kowalu a miejscowościami położonymi na skraju gminy wynosi około 35 kilometrów, co niewątpliwie wpływa na czas reakcji policjantów. My byśmy chcieli jako samorząd i mieszkańcy, jasno żeśmy się wypowiedzieli, że chcielibyśmy posterunek, który funkcjonuje 24 godziny na dobę. Mamy również
stary posterunek policji, ten budynek po starym posterunku, który przez samorząd no, nie został sprzedany. Jednak podświadomie liczyliśmy na to, że w przyszłości będzie możliwość przywrócenia tego posterunku. Ten posterunek jest w dobrym stanie technicznym, nie wymaga dużego remontu, ewentualnie jakiegoś odświeżenia, także jesteśmy w stanie przekazać do dyspozycji policjantów ten budynek. Na jutro planowane jest spotkanie komendanta miejskiego policji z burmistrzem, radnymi, sołtysami i przedstawicielami jednostek samorządowych. Na dachu siedziby Urzędu Miejskiego w Lubrańcu zakończyły się prace związane z montażem nowoczesnych baterii fotowoltaicznych niemieckiej firmy Aleo Solar. Zrobiliśmy pierwszą baterię fotowoltaiczną. Jest umieszczona na urzędzie gminy. Gdzieś moc jej jest nieduża, bo 3 kW, ale będziemy chcieli wejść w ten program, żeby, bo jest już lista zrobiona mieszkańców, kto byłby chętny na ilość kilowatów. A więc będziemy się starać o dotację, o wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego, żeby rozbudować u nas fotowoltaikę. Nie? Kolejne panele słoneczne będą montowane na innych budynkach użyteczności publicznej, jak szkoły, ośrodki zdrowia, przepompownie. Władze Lubrańca liczą na znaczne oszczędności, które będzie można przeznaczyć na inne cele. Przebudowa 2,5-kilometrowego odcinka drogi Baruchowo-Dobrze-Lewice to jedna z najważniejszych inwestycji w tej gminie planowanych do realizacji w tym roku. Ta droga już w tej chwili widzimy, że jest mocno obciążona przez ruch pojazdów zjeżdżających z autostrady w kierunku właśnie Warszawy. I tak udało się otrzymać dofinansowanie, o tym już wszczesniej też wszystkie media informowały. Natomiast z uwagi na to, że jest dosyć szeroki zakres tej drogi, bo mamy tutaj poszerzenie drogi, mamy też budowę chodnika, mamy budowę oświetlenia w ramach tej drogi i tak dalej. Przetarg, który wyłoni wykonawcę zadania, zostanie rozstrzygnięty prawdopodobnie w tym tygodniu. Kujawskie zapusty to tradycja kultywowana do dziś. W Gminnym Ośrodku Kultury w Kruszynie oprócz pokazów przygotowanych przez panie z koła gospodyń wiejskich mogliśmy także podziwiać autentyczne grupy przebierańców odwiedzające gospodarstwa we wtorek przed Popielcem. Jest u nas taką tradycją, że zawsze wydawałoby się, że wyprzedza Tłusty Czwartek, ale u nas tradycją, że panie pączki i faworki pieką właśnie w ostatki, inaczej mówiąc w śledzika. I my tu dzisiaj właśnie żeśmy dla Państwa przygotowali pokaz pieczenia pączków, pokaz chruścików, oczywiście później połączony z konsumpcją. No i oczywiście będzie zupa ze śledzia, z całego śledzia, bo to teraz jest na przykład są matyjaski, ale tradycyjne to były śledzie solone, gdzie by musiała być w środku ikra, czy ewentualnie mleć, żeby można zrobić dobrą zupę śledziową. No i oczywiście do tego muszą być obowiązkowo ziemniaki w mundurkach. Zgodnie z tradycją zaprezentowała się także grupa przebierańców. Koza kruszyńska myślę, że jest najbardziej znana w całej okolicy. Tak? Spotykamy się właśnie zazwyczaj w ostatki, tutaj w Kruszynie, w okolicach. Myślę, że do każdego gospodarstwa rolnego i nie tylko rolnego koza kruszyńska musi odwiedzić, musi dojść. No i każda panna musi poczuć rogi kozy. Oczekujemy miłego przyjęcia, no ale naprawdę jesteśmy przyjmowani, jesteśmy z roku na rok coraz bardziej zaskakiwani. Coraz bardziej przyjmowani. Nikt na pewno nie chodzi głodny. I kozy przede wszystkim nie ma w Kruszynie, także polecamy, zapraszamy. Nie wszyscy przyjeżdżają i dajemy z siebie wszystko. Kruszyńskie ostatki to tradycja, która łączy pokolenia. Całość oczywiście podsumowała wieczorna zabawa kończąca okres karnawału. Już w najbliższą niedzielę mieszkańcy gminy Izbica Kujawska po raz kolejny oddadzą hołd poległym w powstaniu styczniowym. Obchody 153. rocznicy bitwy pod Cieplinami rozpoczną się od uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym w Modzerowie. Jest to czwarta już edycja obchodów tej bitwy i w tym miejscu chciałbym w imieniu głównego organizatora tych obchodów, księdza proboszcza parafii świętego Stanisława biskupa męczennika w Modzerowie, zaprosić mieszkańców Izbicy, okolic, jak również całego powiatu włocławskiego na te obchody, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 14 lutego. Po mszy świętej, w której wezmą udział parlamentarzyści, władze powiatu i władze samorządowe Izbicy Kujawskiej, Babiaka, Kłodawy i Przedcza, rozpoczną się dalsze uroczystości pod pomnikiem w miejscowości Lucynowo. W tym roku chcemy zaakcentować udział w powstaniu styczniowym leśników i również tutaj weźmie udział w obchodach
rocznicy powstania styczniowego delegacja leśników i pan nadleśniczy również zapowiedział swój materiał w postaci referatu, który przedstawi przed mszą. Pod wsią Ciepliny w parafii Modzelowo miała miejsce bitwa oddziałów powstańczych z wojskami carskimi. Słabo uzbrojony polski oddział stawił czoło dobrze przygotowanym do walki oddziałom rosyjskim i odparł ich atak. To spektakularne zwycięstwo okupione było krwią 18 poległych powstańców i wielu rannych. Dziesięć firm uczestniczyło w przetargu na przebudowę dróg gminnych na terenie Lubienia Kujawskiego. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło wrocławskie przedsiębiorstwo robót drogowych z Wrocławka. W postępowaniu planujemy przebudować 16 km dróg gminnych. Są to drogi m.in. w miejscowościach Chwalibogowo, Sławęckie Góry, Kaliska, Gole, Kamienna, Wola Olszowa. W tym zadaniu planujemy przebudować, tak jak wspomniałem, 16 km dróg gminnych z dofinansowaniem wojewody wynoszącym 50% kosztów tego zadania. To będzie kwota około 2,5 miliona złotych. Mimo dużego zakresu prac ta inwestycja ma się zakończyć już w sierpniu tego roku. To jednak nie jest jedyne zadanie drogowe zaplanowane w Lubieniu Kujawskim. Również planujemy realizację dwóch innych zadań inwestycyjnych, to jest dróg w miejscowości Rutkowice, Kredkowo oraz drogi w miejscowości Czaple. Tu mamy również dofinansowanie zewnętrzne. Realizację tych inwestycji wesprą dotacje zewnętrzne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Po raz 12 w remizie w Kowalu odbył się bal dla osób niepełnosprawnych. Jest to wspólna inicjatywa władz miasta i gminy Kowal. Cel na pewno jest bardzo, bardzo zbożny, jeżeli tak można powiedzieć. I też dla nas daje to dużo siły, że patrząc na te osoby, które naprawdę tutaj się bawią i cieszą tym, że nie są poza, są z nami, o nich pamiętamy. Coś fajnego, coś pięknego i chyba to wszystkich nas łączy. Uważam, że w jakiś sposób samorządy pomagają im sprawić chociaż tą chwilę radości wspólnie. Cieszą się ogromnie, jeżeli nawet widzą nas jako samorządowców, że chcemy z nimi po prostu uczestniczyć, choć na krótkie chwile z nimi się zabawić, jakąś sprawić im tą chwilę radości. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło podopiecznych z Domu Pomocy Społecznej pod Serduszkiem z Kowala. Zabawa była wyśmienita. Oprócz muzyki i tańców uczestniczy mogli liczyć na słodki poczęstunek. Zadbały o to nasze służby, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny. I tu w zasadzie nasze panie, które w pewien sposób są pracownikami urzędu, biura, MOPS-u czy GOPS-u, dzisiaj są osobami, które pomagają, postawią tą herbatkę, kawę na stole, zatańczą z nami i z tymi osobami niepełnosprawnymi i to ma dodać tej radości. I myślę, że tu spełniamy to. Ja cieszę się, że Rada Gminy zarówno w gminie Kowal, jak i w mieście Kowal popiera takie rzeczy, bo myślę, że kto dotknął czegoś takiego, to współczuję i wierzę, że innej osobie trzeba pomóc. Zarówno wójt gminy Kowal Stanisław Adamczyk, jak i burmistrz Kowala Eugeniusz Gołębiewski zapewniają, że będą organizować bale dla osób niepełnosprawnych każdego roku.